Oczywiście zamiast pauzę wcisnąć, to wyłączyłem całkiem telefon, że kurde, tu nie spadnę chyba z tego. O, tu sobie woda ładnie płynie. Tutaj też jest miejsce na odłówkę. A tutaj cały ten brzeg tam, kurde, może trochę. O, to wszystko co takie rude, wszędzie woda płynie, to wszystko są źródła. Tu już nie ma, że tam po drugiej stronie grobli w tym stawie jest tak wysoko woda, że to są przesiąki przez groble tutaj, tylko to normalnie źródła wybijają. Tutaj tak samo z tej strony, wszędzie woda płynie. O. I te groble sukcesywnie są zabierane przez tą wodę, co wypływa. Tu później żwirek taki się ładny robi, a pod spodem bagno, jedne torfowisko. No, tam byliśmy przy tamtym mnichu, a tutaj mamy, tu mamy wyżej, znaczy tu mamy gdzieś ten sam poziom, co jest z tej strony tutaj na piasku. I tutaj jest cały ten brzeg jest suchy, wodę dopiero tam mamy z jakieś, ja wiem, 40 metrów, 50 może od miejsca, gdzie ja tu stoję. A tutaj sobie gdzieś ciągle sączy ta woda. No i tutaj też już mamy dawno staw bez wody. Tam w rowie zostało. No i tutaj też jest brzeg suchy, czy tam w miarę suchy. A gdzieś tutaj sobie tak, o, jak samochód stoi gdzieś tu, 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 tam, tamta skarpa, wszystko źródliska. Kurczę, wejdę tutaj, tylko że tutaj ta kładka to już jest taka nieciekawa. Deski, po deskach nie można chodzić, trzeba iść na środku, tak jak tabelka. O. Tu mamy, no te szyny są 3 metrowe. No to widzicie, jakie to jest tutaj głębokie. Tak to wygląda. Kurde, muszę jakoś stanąć tutaj równowagę, żeby złapać, bo się wpierdzielę tam. A tamto miejsce, ta kaniecka, to o, tam to kiedyś operator koparkę właśnie KM-kę tu utopił. Zjechał tu kawałek brzegiem, jechał rów, trochę czyścił. Tam jak wpadła, to wpadła w poniedziałek, to we wtorek jeszcze się zapadała. I koniec końców był taki, że operator się zawinął, pojechał smutki topić w butelce wódki, a ja tu z chłopakami zostałem stamtąd wtedy, tak jak to mówię, takie bajorko jest. Tutaj od brzegu, już nie pamiętam wtedy, ale z cyklopem do koparki dojechałem, od tej strony ją odkopałem trochę. Jeszcze takie stare chyba 7 sztuk materace pod gąsienicę do koparki mieliśmy. Te materace dwa w te błoto tak wcisnąłem pod gąsienicę. I później 5 dawałem tak, żeby tu do wyjazdu było. No sama nie poszła. O drzewo się tutaj liny posztukowaliśmy na jednej wyciągarce od koparki. Jakoś z bólem poszło. No ale to walka była. Mówię, w poniedziałek koparka się utopiła. Wtorek to jeszcze nic nie robiłem, bo to ciągle się zapadała. W środę już nie pamiętam, bo tam kurczę, gdzieś może jakieś zdjęcia bym znalazł, to tam po datach bym zobaczył, ale
No w sobotę dopiero ją wyciągnęliśmy na brzeg. Tutaj do brzegu też jest kawałek do tego drzewa. Też wiadomo, taką linową koparką to nie ma jak się podeprzeć, żeby coś pod gąsienicę podłożyć. No to wjeżdżałem tu bokiem, no teraz te trzciny zasłaniają, to nie było koszone, ale tu może tak bardziej, o, tamtędy zjeżdżałem, tam ile się dało, stawałem ciągnikiem, John Deere'em, linkę tą, co z góry idzie z masztu do ciągnika, no i ciągnąłem na wyciągarce, że koparkę do ziemi masztem przykładałem do ciągnika, to ta strona tutaj wtedy, gąsienica ta była u góry, to tutaj jakieś kołki, deski grube, coś też już nie pamiętam, to tam wszystko się pogrążyło gdzieś tam, na pewno jeszcze jest w tym błocie, było z tej strony podkładane i to nie na raz, tylko na kilka razy, bo to jak odpuściłem, no to wiadomo, wszystko wciskało się w to błoto. Później obracałem się w drugą stronę, ciągnikiem stawałem tutaj na grobli. Strach miałem, że po prostu ciągnik albo zsunę z grobli, albo przewrócę go na tej grobli, bo tam to się zapadł też w te błoto i to tak, no, bardziej stabilnie było. No i tutaj w tą stronę ramię, linka jest długa na wyciągarce, do ciągnika było zaczepione, tak samo ramię kładłem, że wtedy mi tamta strona się podniosła, gąsienica, bo gąsienicami tak, no wzdłuż tego, tak było gąsienicami, że wtedy podniosłem tamtą gąsienicę, tam podłożyliśmy i mówię, było tak podłożone, później te materace jeszcze tutaj doszły, no i jakoś z bólem wyjechaliśmy, że tutaj koparką wjeżdżać to, no kiedyś tutaj, ale też mrozy były tam po 15-20 stopni, no to tak kawałek tamtym brzegiem, no może gdzieś tutaj, o tak dotąd z tym operatorem dojechaliśmy, że on praktycznie po takiej zmarzlinie jechał, próbował grzebać, ale to do jądra ziemi, sam tor, że mówię, nie ma sensu, bo to dziurę kopie tylko i jeszcze większe błocko będzie. Tutaj to, o, tylko woda upuszczona, to dziki buszują, wszędzie są ślady od dzików, bo za ślimakami czy jakieś tam inne robactwo, co zostaje w tych kałużach czy w tym błocie, no to wszystko dziki wybierają. Tu ciekawostka, nawet ryją na grobli, gdzie cała grobla jest gruzem, jakimś tym betonem wyłożona i później szlaka dopiero jest na wierzch sypana. Ale to też już tam 100 lat temu było robione, no i do dzisiaj się trzymało. A tu wszędzie ścieżki od dzików. O, tu poryte, tu, i to kurde, dziurę zrobią taką pionową na dół, jak świdrem z 20 cm. Zresztą jak w mrozie sobie potrafią rozryć, to tutaj tak samo, o, tu wzdłuż brzegu chodziły. Tam koło tego, koło mnicha, to od wydry ślady są jeszcze. O, albo tutaj. No kurde, cegły, takie betony duże, powywalane z grobli. I to jest bieda, później muszę uważać, jak ja tą kosiarką bijakową tutaj. O, orzeł lata. A tam poleciał za las. Gdzieś siedział tutaj, a może się pokaże. Nie, leci, bo ja go widzę, ale leci tam w drugą stronę. Może, kurczę, zimno mi w rękę. A tam nie będziecie widzieć, ale tam czaple się podniosły. A orzeł, kurde, ja tu nie widzę w tym telefonie, co to się, nic nie widać, coś do kitu. Znaczy, jako na sam telefon nie mogę narzekać, ale słabo to widać coś. Tutaj kiedyś był wkopany taki mały mnich, znaczy dwa, z jednej strony na drugą, tu ze stawu do stawu, żeby przelewać wodę, ale to nieużywane, chociaż kiedyś tutaj był rów taki, bo z poprzednim tam właścicielem czy dzierżawcą
kiedyś rozmawiałem, przyjechał tu, to mówi, że tu kiedyś też mieli rurę wsadzoną, ale była na dnie i mówi, wszystko się tam utopiło z 2-3,5 metra niżej, to w to błoto siadło, że dosypali tylko u góry tutaj groble i tyle było w temacie, bo tak to nawet widać, tam jakieś kołki, tak jak ten rów szedł, o, coś takiego tam i tutaj, ale mówię, tutaj to nie ma szans, żeby to pieszo przejść, jakby wpadł, to kurczę, już by sam się nie wygrzebał stąd. Patrzę, a nie, to czaple tam latają. Czaple teraz tutaj mają używanie, bo pełno tej drobnicy, jakieś tam okonki, małe linki, to kurczę, na tym siedzą tutaj, żerują. I tu jest, mówię, tu jest jedno stado takie, tam kurczę, słabo widać, ale nad drzewami latają. A drugie tam siedzi na końcu, znaczy końcu, to jest początek z tamtej strony stawu, koniec jest tutaj, gdzie ja jestem. O, a tam są białe i chyba cztery siwe, tak jak stąd widzę. Ale zimno w palec, kurde, rękawiczki żeby trzeba jakieś zimowe brać. O, i tu wszystko, mówię, wszystko, kurde, dziki ryją, tu, tam później, tam jest poryte. Teraz to jeszcze tak w miarę rozsądnie ryją, że o, na środku, a kolejny zostawiają, że ten można jeździć tutaj. Nie ma jakiegoś takiego tego, za bardzo dziurawe to nie jest, ale mówię, jutro z koparką przyjazd, no i zobaczymy, kiedy ta woda zejdzie. Nasza woda to nie problem spuścić wodę, tylko kurde, jak te ryby z tego błota później wydostać. Żeby całe dno było takie jak tutaj przy brzegu jest żwir, piasek, bo tam dalej za tymi korzeniami też jest niby widać, że piasek, ale to już jest bagno, takie to po wierzchu tylko tak napylone. O, tu lata orzełek, pokaż się. Orły to tu, mówię, mają dyspensę, ryby sobie mogą brać. I to też taki orzeł, kurde, to nie jest jakiś wodny ptak, a zasadzi nura, znaczy nura to pod wierzchem, jak ryba pływa, no to takiego karpia dużego jest w stanie wyciągnąć, znaczy złapie i już jak chwyci, to nie puści, to tymi skrzydłami o wodę bije tak długo, aż się tam poderwie, poleciał. No i teraz telefon ostrość złapał, żeby to jeszcze chciał jakieś czaple, kormorany atakować, a to kurde, tamte się jego nie boją, on na nie nie ma apetytu. O, tutaj to chyba już kiedyś pokazywałem też w takim dołku, to stratowane przez dziki, ktoś tutaj mi kiedyś w las w butach ślady było znać, ale nie wiem co tam. Dobra, jadę, bo się kurczę, zimno robi. Na razie.